Siema, szefie. Ta panna panu przeszkadza? Może poprzeszkadzać mi. Dobrze, widzę, że nie traktujesz tej funkcji poważnie, zatem... Ja mam kilka pomysłów na ulepszenie szkoły. Nazwałam to trójzębny program. Agent Lizus prowadzi złotą gęś na boisko. Odbiór, odbiór. Lizus, czy ty gadasz do kogoś w tej słuchawce? No jasne, do ekipy ochroniarzy. Pa, mamuniu. Max, dlaczego mnie unikasz? Dzisiaj czy odkąd umiem chodzić? Ja wprost przeciwnie. Cukierka? Spotkamy się w środku. Max, jako twoja wice, chcę wiedzieć, jak poszła rozmowa z dyrektorem. Załatwiłem sprawę. Obczaj nową maskotkę. Ten jadący gator mi nie przybił. Bo jest strasznie zajęty rozweselaniem szkoły. Gator! 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 I zobacz te ciężkie plecaki. O nie! Nie ma plecaków. Wiesz, przekonałem dyrektora, żeby podręczniki były dostępne online. Geniusz? Oczywiście. O, to super, Max, bo bez plecaka jestem ze 4 cm wyższa. Idę do drużyny koszykarek. Co ja wyprawiam? O, i oczywiście włożyłeś zdrowe jedzenie do szkolnych automatów. Nie, wymieniłem te automaty na koktajlomaszynę. Zrobi się wielką ceremonię odsłonięcia i może cię zaproszę. Dobry humor, zdrowe jedzenie, reforma plecakowa? Ukradłeś mi... Trójzębny program! Dlatego ludzie zapamiętają Maxa Grzmotomocnego jako najlepszego przewodniczącego szkoły w historii. 24, 25. Dobry trening, brachu. Max, jak mogłeś ukraść trójzębny program? To ja powinnam jutro odsłaniać maszynę do koktajli. Ale jesteś wiceprzewodniczącą. To po łacinie nieprzewodnicząca. Nie, nieprawda, a ja wiem dobrze, bo jestem wiceprzewodniczącą kółka łaciny. Słuchaj, dyrektor przyparł mnie do muru, a ja nic nie miałem. Dałem mu twoje pomysły. A skoro pracujesz dla mnie, twoje pomysły są moje. To masz jeszcze jeden. Śmierdziel. Ten śmierdziel ma power. Wow, śmierdziel ostro śmierdzi. Naprawdę mu pozwolisz, żeby tak robił? Słyszałaś, wiceprzewodnicząca nie ma żadnej mocy, nie mogę nic zrobić. Ale możesz zostać przewodniczącą, gdyby nieszczęście spotkało Maxa. Proszę, Noro, nie jestem w nastroju na diabelskie. A o czym ty myślisz? Zaczekaj, piękna. Muszę kosztować jedzenie Maxa, zanim on je zje. Wiesz, może być zatrute. Albo pyszne. O nie, Lizus, lepiej tego... Pizza dobra, Max. O, ale mi jest niedobrze. O, jestem głodny, wow! Wow! Max! O! Łazienka! Hej, Max. Przyniosłam ci kartkę. Straszna szkoda, że cię to spotkało. Trudno, to nie twoja wina. Najbardziej żałuję, że jak tu leżę, to nie mogę rządzić. No i kolano zgina mi się w drugą stronę. Co to oznacza? Że będę bardzo śmiesznie biegał. O, ty będziesz przewodniczącą. Będziesz musiała zrobić odsłonięcie maszyny. Ta maszyna to był pomysł mojego brata. I to moja wina, że nie może wypić pierwszego koktajlu. Co ona robi? Chyba jej głupio, że się połamałeś. Miła dziewczyna. Ma chłopaka? Nie, 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 nie. Co ona robi? Skoro jej głupio, to mi tak samo. Więc, Max, ten koktajl jest dla ciebie. I teraz mi głupio. Popchnij. Phoebe, nie! Max? Okej, okay, ja nie wiem, co to ma wszystko znaczyć, ale... Cieszę się, że jesteś. Muszę ci coś powiedzieć. Nie musisz, ja już wiem. Nie chciałam, żebyś cierpiał. Trochę mi się należało. Ukradłem pomysły. Ale je ulepszyłeś. Jesteś naprawdę świetnym przewodniczącym. Ty powinieneś zrobić pierwszy koktajl. Jesteś dobrym przewodniczącym. Nie, ty jesteś dobrą przewodniczącą. Nie, ty jesteś dobra. Mam ochotę na koktajl! Ale dźwięk niezbyt zdrowy.